Cześć wszystkim. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny nieudolny test samochodu. Dzisiaj jeżdżę Skodą Fabią z 2017 roku, 1.0 TSI, wersja 110-konna. Jest to samochód mojego brata. Kupił go sobie na początku roku, nie, pod koniec zeszłego roku jakoś, pod koniec grudnia go kupił. Także w pierwszej kolejności wielkie dzięki dla mojego brata, że daje mi się tym przejechać i żebym mógł zrobić taki krótki teścik. No więc... więc teraz tak, jedziemy. No jedziemy. 1.0 TSI, ja zawsze powtarzam ten taki śmieszny żarcik, że litr to jest dobra pojemność na sok, a nie na silnik samochodowy. Ale co muszę powiedzieć? O, Wunderbaum. Chwila, bo tu słońce strasznie... Dobra, już jest trochę lepiej, ze światłem nie wali centralnie w kamerę, więc tak. Tak jak wspominałem, śmiałem się, że 1 litr to jest dobra pojemność na sok, a nie silnik samochodowy. Ale co muszę powiedzieć, że ten silniczek, szczególnie w tej wersji TSI 110 koni, jest naprawdę żwawy. Także ten samochód odchodzi... Odchodzi w zasadzie bardziej zauważalnie niż mój Mercury, który ma dwa razy tyle koni, ale jest też dużo cięższy, więc fajnie to przyspiesza. Tutaj na każdym biegu i z niskich obrotów, no bo turbo. I co najfajniejsze jest w tym samym silniku, że on fajnie brzmi. Ten trzycylindrowy silniczek, jak mu się dobrze tam pójdzie wyżej w te obroty, tak od 4000, to zupełnie przyzwoicie. Dobra. O, ma jakieś takie coś, co mnie ostrzega przed ryzykiem kolizji. No więc silniczek brzmi bardzo fajnie i bardzo fajnie jedzie. Mój brat przez 4 miesiące zrobił tym samochodem 11 tysięcy kilometrów, czyli całkiem sporo. Póki co wszystko spoko. Siedzi się wygodnie. Fajne fotele, całkiem. Trzymają na boki całkiem przyzwoicie. Nie wiem jak w długich trasach, no i się nie dowie. Znaczy mój brat może coś na ten temat powiedzieć. Nie ma tego wkurzającego, nie ma systemu start-stop, który mnie strasznie wkurza i dla mnie to jest zaleta. A nie, mój błąd, ma system start-stop. A już było tak dobrze. Co więcej o tym samochodzie. Jest to... Samochodzik jest mały. Ale muszę przyznać, że w środku, że miejsca w środku jest całkiem sporo. W sensie ja mam ustawiony teraz fotel tak, że jest mi bardzo wygodnie. Tak jak tutaj sobie macam z tyłu ręką, to nadal jest mniej więcej tyle miejsca na nogi. Czyli na upartego nawet mógłbym teraz z tyłu usiąść i bym nie umarł. Na szerokość, no wiadomo, nie jest to wielkie szerokie auto, więc jest trochę taki kompaktowy na szerokość. Ale jest spoko. Materiały, no jak to w grupie Volkswagena, wszystko jest dobrze spasowane. Jakość tych materiałów, no nie wiem, no... Plastik jak plastik, no to jak jeździłem tym Passatem, to muszę powiedzieć, że ten Passat, który kosztuje pewnie ze 3 razy tyle, nie ma jakoś dużo lepszego tego wnętrza. W sensie jest bardziej takie wybajeżone, ale w kwestii materiałów to nie zauważam jakiejś drastycznej różnicy. Na pewno nie jest 3 razy lepiej. Ma jeden fajny gadżet, który jest bardzo przydatny według mnie i to jest świetna opcja. Ma uchwyty na kubki, ma w dwóch rozmiarach. Jeden rozmiar taki na taki kubek z kawą, tudzież grubą puszkę typową, a drugi rozmiar mniejszy na taką puszkę Red Bulla czy innego energetyka. A propos. Ma manualną skrzynię, nie wiem czy w tym silniku wychodziły automaty, ale ma manualną szóstkę, która wychodzi całkiem przyzwoicie. Jedyny mój problem z tą skrzynią jest taki, że sprzęgło łapie bardzo wysoko, ale nie wiem czy to jest kwestia Fabii, czy to jest kwestia nowych samochodów. Bo ostatnio jechałem Toyotą Aygo koleżanki, też 1 litr silnik w ogóle, tylko że bez turba, też manualna skrzynia i tam też sprzęgło łapało strasznie wysoko, w sensie skok sprzęgła był bardzo długi, ale zaczynało łapać dopiero pod sam koniec skoku, więc wymagało trochę to wprawy i takiego otrzaskania się, żeby te biegi płynnie zmieniać. To samo się dzieje tutaj w Skodzie, nie wiem czy to jest teraz te nowe sprzęgła tak wyglądają, a może jest po prostu kwestia tego, że ja jeżdżę mało manualnymi skrzyniami, samochodami z manualną skrzynią, po prostu nie umiem, bo zapomniałem jak to się robi, bo dworzę leniwe dupsko automatem. Dobra, pojedziemy sobie teraz tu. Mam dokładnie to samo co z Passatem, takie samo jak w Passacie miałem,
Mianowicie wydawało mi się, że te niemieckie samochody powinny być twardsze, że przynajmniej ja tak pamiętam, że zawsze te niemieckie auta, tak jeździłem jakimś Focusem czy czymś, to one są twarde, takie aż zbyt twarde. A tutaj ta Fabia, tak samo ten Passat, Passat nawet bardziej. Są takie, w sensie ładnie się prowadzi ten samochód i tak dalej, ale nie jest, nie powiedziałbym, że jest taki super twardy, taki ten, jest taki wręcz komfortowy. Może to jest kwestia tego, że nie ma jakichś crazy kół. To są szesnastki w tym samochodzie zamontowane, alufelgi. Więc więc profil tego koła nie jest jakiś rzeźnicki, więc może to jest kwestia tego. Bo ona się trochę tak kładzie w zakrętach. Jest taka... nie jedzie płasko. I taka, czuć trochę takie przechyły nadwozia. Ale przyczepność jest. Nie, bez dwóch zdań. Ma tą rzecz, o której kiedyś też wspominałem przy tym Passacie, która mnie denerwuje, że ma takie coś, co mówi ci, jaki bieg masz włączyć, żeby jechać bardziej eko. I tak jak Passat według mnie wszedł na wyższy level, bo mówił, że przełączyć na tryb automatyczny, żeby sama skrzynia zmieniała, to ten tu jest jeszcze lepszy, bo ma takie coś. Ma kurde wykres i listek, który ci nie dość, że mówi, jaki masz bieg wrzucić, na przykład teraz wrzucę czwórkę, on będzie chciał, o, pyk, żebym wrzucił szóstkę. Nie dość, że robi to, to jeszcze pokazuje ci wykres i przyznaje ci punkty. 60 punktów od uruchomienia. Niesamowite. Nie wiem, czy 60 to jest dobrze, czy źle, ale chyba dobrze, bo im więcej, tym bardziej się ten ekran robi zielony, więc chyba spoko. Logomotiv na przykład ma ten problem z samochodami, nie lubi, jak są te fejkowe guziczki, w sensie te zaślepki w tanich wersjach, które zasłaniają miejsce na guzik w droższej wersji. I tutaj czegoś takiego za bardzo nie ma, może dlatego, że to jest trochę bardziej wybajerzona wersja, bo ma i klimatronik, i ten cały komputer i tak dalej, ale ma jeden, znalazłem. A tu jest fejkowy guziczek. Zrobimy test zwrotności, bo jest to małe miejskie auto, które powinno być zwrotne, więc mam tutaj miejsca, tak, dwa pasy i przystanek autobusowy, żeby wykręcić. Uwaga, próba mikrofonu. No, zahaczyłem pobocze z drugiej strony. Z bajeru ten samochód ma, właśnie tak jak mówiłem, ma klimatronik, ma podgrzewane fotele, ma ten cały komputer wielki, ma Bluetoucha, co mnie kiedyś ten Bluetooth tutaj w tym samochodzie zaskoczył strasznie, bo była taka historyka, że z bratem żeśmy... Ja jechałem jego samochodem, on jechał moim Mercurym, bo to on też wcześniej nigdy nie jechał moim samochodem, żeśmy się zamienili na chwilę. I potem on się zatrzymał na poboczu, żeby mi powiedzieć, żebym pojechał pierwszy, bo coś tam. Ja stanąłem koło niego i nagle mi się włączyła jakaś muza. No bo stałem blisko mojego brata, a on miał telefon w kieszeni, więc Bluetooth się połączył i zaczęło grać. I miałem takie wow, dlaczego mi tu grasz? Potem odjechałem i przestało grać, no bo stracił zasięg. Taka anegdotka. Design deski rozdzielczej jest taki typowy wag, no generalnie geometryczne kształty, takie dosyć totalitarne, bez takiego włoskiego polotu, czy bez takiego super czystego designu, jak jest na przykład Volvo. To jest taki design typowo niemiecki, ale przyjemny. Co prawda wnętrze jest takie dosyć ciemne, bo to wszystko czarne i szare i grafit. Odcienie właśnie takie mroczne, ale generalnie spoko. Samochód to nie torebka, żeby się kurna tutaj spuszczać nad kolorami i fasonami i w ogóle. Ma być wygodnie i ma być wszystko przejrzyście rozplanowane i wszystko ma być pod ręką i przede wszystkim ma to dobrze jeździć. A jeździ ta Skoda spoko. Nie jestem wielkim fanem Skody, nie jestem w ogóle wielkim fanem Waga, ale kurde, co by tu... Mógłbym się doszukiwać jakiś tam, nie wiem, że coś tam, że właśnie, że jest trochę może zbyt miękki, albo że ta skrzynia nie jest aż tak precyzyjna, jakbym chciał, no ale bez przesady, to nie jest samochód sportowy, to nie jest Ferrari. To jest samochód dla normalnych ludzi, którzy po prostu potrzebują czegoś do przemieszczania się, a przy okazji ten samochód jest całkiem niebrzydki, jedzie całkiem żwawo. Pewnie potrafi ten samochód palić rozsądnej ilości paliwa, tylko nie w momencie, kiedy jedzie mój brat. No bo to jest takie coś właśnie, że ten cały downsizing i te silniki turbo, no wszystko spoko, robi małe silniczki, to będą mniej palić i tak dalej, nie?
ale jednocześnie chcemy ludziom sprzedawać samochody dynamiczne i takie, żeby mogli się czymś tam pochwalić albo jakoś żwawiej pojechać. No więc robimy te takie małe litrowe silniki, które mają 110 koni, nie? No i się i potem czytasz taki test w gazecie, czy oglądasz test, jakiś taki poważny test w internecie, czy w telewizji. No i ci mówią, że no Skoda 1.0 TSI, spalanie na poziomie 4,5 litra na setkę. No wszystko spoko, tylko to jest 4,5... Kurna, co on robi tym rowerem? Tylko wszystko spoko, ale to jest 4,5 na setkę, jak jedziesz powoli i nie używasz tych 110 koni. W momencie, kiedy zaczynasz deptać ten samochód i wykorzystywać 110 koni, to ten silnik spali dokładnie tyle, co dwulitrówka, która generuje taką moc, czy jakikolwiek inny silnik, który generuje taką moc. No bo konie mechaniczne nie biorą się z pojemności, tylko biorą się z ilości spalonego paliwa. To jedyne, co ci daje silnik mały, silnik turbo, to to, że jak jedziesz faktycznie bardzo powoli i oszczędnie, to tej mocy rozwija mało, więc wtedy spala mało. A jak potrzebujesz, to turbo dopompuje, wrzuci więcej wachy i pojedzie więcej, bo wygeneruje więcej mocy, ale też spali więcej. Na przykład tak jak jeździ mój brat, to on ma średnie spalanie sekundę. Let me check. Wskazuje się w oponach, status samochodu, dobra. Nie to. W ogóle tyle tych opcji jest w tych nowych samochodach, że ja nie ogarniam. Ale dotyczące jazdy. Od uruchomienia mam spalanie takie. Długokresowo. Spalanie średnie, 7,1. Litrowy silnik. Dużo, mało? A na pewno więcej niż podają producenci, którzy tam podają pewnie ze 4,5 albo 5, no bo to litrowy silniczek malutki. No niestety. Spalanie bierze się z tego. Spalanie bierze się z generowanej mocy, a nie z pojemności. Turbo jedyne co daje, to pozwala ci wygenerować więcej mocy z mniejszej pojemności, więc czasami ten samochód faktycznie jest oszczędniejszy. Ale jak się jeździ tak, żeby wykorzystywać możliwości silnika, to on zaczyna palić. Zbiera się ten samochodzik. Nie jest to ten Passat, który miał 180 koni, bo to jest raptem 110, ale nie można powiedzieć. Jak mu się depnie, no i typowe nowoczesne hamulce, super mocne. Ale nurkuje przy hamowaniu. To jest to, co mówiłem, że ten samochód nie jest wcale tak twardy, jakby się mogło wydawać, biorąc pod uwagę, że to jest niemieckie auto. Pamiętam, kiedyś jeździłem właśnie Audi A4, siódmej generacji bodajże. To było takie twarde. Co mi się w tym samochodzie podoba bardzo, to lusterka zewnętrzne. Są naprawdę przejrzyste i naprawdę dają duże pole widzenia i są takie we właściwym miejscu po prostu. A ja jestem wielkim fanem zewnętrznych lusterek, bo zawsze jak cofam samochodem, to tylko na lusterkę. Ja się nie odwracam zawsze patrzę tylko w lusterka. Więc doceniam dobre lusterka. I tu są naprawdę spoko, szczególnie te zewnętrzne. To środkowe to jest takie trochę małe, taka szparka bardziej. Ale Skoda też ma bardzo małą tylną szybę, więc w zasadzie większe nie jest potrzebne. Ale zewnętrzne, propsy. To by było mniej więcej tyle, jeśli chodzi o moją szybką przejażdżkę i moje wrażenia z jazdy Skodą Fabią 1.0 TSI, taki mój nieudolny test. Mam nadzieję, że takich teścików się jeszcze pojawi na kanale trochę, jak będę w stanie wziąć w swoje łapy jakieś inne auta. Także czekajcie, postaram się coś jeszcze upolować, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co to by było na tyle. Zjeżdża na pobocze, bo leci na mnie jakiś Cadillac. Notabene bardzo ładny.